We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w szacie Ravenclaw, zdobytej w poprzednim odcinku. Bardzo ładnej i stylowej. Witam się z wami przed tutaj Sofronią Franklin, która ma dla nas jakiegoś questa. Can I help you? I believe you can. I'm Sofronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Żartujecie sobie chyba, przecież Harry na trzecim roku znał już Depulso. Bo bynajmniej według Warner Bros. W Harry Potter i więzień Azkabanu. Znał. Tak samo znał go już w Czarze Ognia, więc jakby... Nie wiem, oni zmienili program nauczania przez te 100 lat, czy co? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Graphorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. To, że go z Alpów do Durmstrangu wysłała, pewnie nią jest. Pewnie jest zbyt podkoloryzowana, mam wrażenie. What ends up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows. Sama się wysłała, pewnie. Co jeszcze, może Sekiro przyszedł, machnął sobie wachlarzem i ją wysłał gdzieś do komnaty iluzji. Boże, sorry, musiałem. Za bardzo mi to pasowało teraz, tym odesłaniem. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles, concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. Okay. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Znajdź wejście. Prowadź mnie kompasie. To się nie wydaje zbyt trudne. Suppose I should look for that secret hall Sofronia told me about. It does sound interesting. Co nie? Wręcz zaskakujące i intrygujące, jako iż jest to sala, która ma chyba sprawdzić tylko i wyłącznie umiejętność ludzi do rzucenia Depulso. A to zaklęcie nie jest specjalnie skomplikowane. Po prostu podchodzisz i robisz... Depulso. To jest wszystko. Więc mam szczerą nadzieję, że faktycznie coś się tam takiego ciekawego będzie działo w tej sali. Nie widać prawie. This must be the entrance to the hall. Jakim prawem ona to zbudowała w tajemnicy? Bo jeszcze Salazar z literem, że zbudował komnatę tajemnic? Okej. Okay. Ale jak ona zbudowała tę swoją salę? I to wciśniętą po prostu w ścianę zamku? Co, użyła jakiejś starożytnej magii? Czy co? Rozumiesz, łamigłówki Herodiany. Nipendo nie działa. Dobra, czekaj, zamiast tego sobie tam po prostu Akio, nie będę się tak bawił. Okej, okay, test, czy ja mogę to dociągnąć do siebie? Akio! Oj, mogę, Jezu! Ale by to była bolesna po prostu śmierć.
to. I see. The switch reset everything. Good to know. Nie, 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 nie konflingu. Do mnie. I ode mnie. Widziałem, że jest wejście na górę. Zobaczmy, czy coś się tutaj kryje. A proszę, jakaś skrzyneczka, a w niej coś do identyfikacji. Świetnie. Dobra, dlatego. W sumie nie muszę tego resetować, ale mogę sobie tak trochę przyspieszyć. Przechodzenie tej jednej łamigłówki, chociaż to ciężko nazwać łamigłówką, bo to jest dość proste. Co jest dalej? O, pończo Herodiany. Okej. O! Okej. Nie spodziewałem się, że to się połączy. Ale proszę, kolejna dość prosta zagadka. No jakby się nie połączyło, no to... No jakby to się nie połączyło, to by wystarczyło. Dobra, czekaj, jakby to ustawić teraz? To jest dobre pytanie. Do mnie. Do... Do mnie mu... No, Jezus, nie chcę się dociągnąć do tej, do ściany ty mnie. Do mnie. Ode mnie. Do mnie. No i to mi niewiele dało w sumie. Nie, nie, nie Levioso. Depulso. A wiem, czekaj chwilę. Gdzie jest ten reset? Dobra, jak to podsunę, to to będzie tak, potem tutaj, okej. Okay. Żmotnijmy sobie tym tutaj. To dociągnijmy. Teraz to dociągniemy, to dociągniemy. I nie wiem, co ja tu chciałem osiągnąć. Bo w sumie jestem w punkcie wyjścia tak naprawdę. No to kongracja. Dobra, to czekaj inaczej. Tu. To do mnie. To też do mnie. To ode mnie. Do mnie. O, to może być dobre. Tak sobie celuję, będzie szybciej. Jezu, ale mnie irytuje, że ja pod prawą gałką muszę chodzić. No, tyle celowania lewą gałką i... Teraz nagle sobie wymyślili, że to zrobię na odwrót. Ała, no co ja mówiłem o tej nieciekawej śmierci, no. Auć. No. To nie pójdzie w górę, nie? Nie. Czekaj, to damy tu. To damy tu. Minimalnie. Minimalnie. No. Dobra, i to myślę powinno wystarczyć. Doskok? A, gdzie? Dobra. Zobaczmy, to dociągniemy tu. O Boże Święty! Tak proste i tak głupie zarazem. Co? Czemu? Nie powinno się nic stać tak naprawdę. Jezus, weź
traf. Dziękuję. Okej, okay, teraz tak. Do mnie. Ode mnie. Do mnie. Do mnie. Skakujemy. Do środka. Do się. Wracaj. Ciągnij to. Teraz też to pociągnij. Teraz to się połączyło, więc... Jezus, ale ty masz dziwne celowanie czasami, no. Tu. Wyłącz to i przejdź normalnie. Do mnie. I do mnie. Dziękuję. Tak proste. I tak potrafiło sprawić mi problemów. Wymyślna szlafnica. No, nie wiem, czy to wygląda jak szlafnica, bardziej jak taka mini korona, no ale będzie. Zobaczmy z góry. Okay, mamy takie coś. Tu jest kolejna skrzynia. Nie, czekaj, przecież jak ja zrobię tak, no to to poleci tutaj do końca i tyle z tego będzie. A, czekaj, dobra. Te pójdę. Jak na złość. Akio, depulso. Okej, jak to teraz dociągnę, to to się gdzie zatrzyma? W tym miejscu. Okej, a jak to dociągnąć w tamto miejsce? Do mnie, do mnie, do mnie. No i nie, no w sumie to jestem w dupie, bo jestem, jestem w punkcie wyjścia. Niewiele mi to dało tak naprawdę. No tam na górze nie ma co patrzeć. Co ja, no na pewno nie jest to nic specjalnie ciekawego, ale chciałbym to zdobyć, bo jestem prawie pewny, że się da. Akio! Ej, co ty sobie żartujesz teraz? Jakim prawem? Ja to przeklinasz. Czasami przeklinasz tego. Mam takie wrażenie. Akio! Okej. Dobra, jak teraz to do tej strony dociągnę, to co? O! O proszę, i odkryłem właśnie rozwiązanie. Tu. Tu. I tu. No i okej. Także skrzynka moja. No tak, ja się spodziewałem nic szczególnie cennego. Dobra, to może będzie lepiej zresetować. Teraz tak, to... To się oczywiście nie chce słuchać, więc trzeba się bawić troszkę inaczej. Na górę. Teraz to dociągamy tu, żeby mieć przejście. No i teraz resetujemy. Resetujemy. Przyciągamy dwukrotnie. No i mamy przejście. Okej. That's the last of them. Seems I was. This must be the last. Seriously. Meridiana's ensemble.
It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Dobra, komnata ukończona, strój zebrany. Wracajmy w takim razie. Kwadransik minął. Dość gibko. Dobra. Okej, ona widzę jest tam, gdzie była, więc... No tak, jeszcze zapomniałem, że tutaj nie mam możliwości takiego teleportowania się. Co dla mnie jest trochę dziwne, no ale... We were merely musing on the state of affairs. I don't even find her interesting. She's a bore. A dreadful bore. I oczywiście pomyliłem schody. Znaczy wróć, schody. Kierunki. Schody akurat były dobre. Biegusiem, biegusiem. To mnie trochę irytuje, że nie mogę sobie właśnie w Hogwarcie, w sensie w takich miejscówkach otwartych, nie mogę sobie tego przeskoku używać. Bo to naprawdę sporo zabiera mi tego. W sensie zabiera, sporo, bardzo przyspiesza podróż. Dobra, Sophronia. Chcesz obczaić mój nowy strój? Well? Did you find the Hall of... Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Tak za opłatą? Nie, nie możesz. W sumie no... Znaczy, ja jej chcę, ja już go widziałem, więc jakbym chciał go mieć, to cyk transfiguracji, więc jakby, nawet jeśli ona chce go wziąć, to mogę jej to spokojnie dać. Kasy mam nadto. Dobra, no. Zobacz sobie. Of course. Behold. Oh, how grand! You look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero. Pewnie Herodiana jest pierwszą, co nie? Dobra, w sumie najlepsze jest to, że jestem niedaleko z samego pokoju życzeń, więc mogę się z buta tam przebiec. Ominę sobie konieczność oglądania kolejnego loadingu. Wchodzimy. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack, and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. No to za chwilkę. Proszę, tak wygląda aktualnie mój pokój życzeń. Tutaj fajnie rosną sobie Malwa, Dyptam i tak dalej. Mandragory. Nie, już dziękuję. Rdes ptasi. Pełno tego tu mam. To jest tak o, tylko żeby sobie rosło. O, i proszę. Dwie rzeczy lepsze. Tutaj walnę sobie wszystkie rodzaje zegarów, jakie mogły... Ej, to wygląda zajebiście, się nie przyjrzałem mu wcześniej, ale on wygląda super. Chciałbym mieć taki zegar. Tutaj prosto ozdabiana. To jest taki klasyczny zegar. Tutaj pomniki. Świergotnik. Chyba świergotnika. Nie jestem pewien. Tutaj Luna Bole. To jest ten ptak Dodo. Jaki śmieszny.
tutaj Kuguhary, to oczywiście hipogryf. To oczywiście może być też większe, no ale no niestety, jak będę chciał to zrobić większe, no to musiałbym tą kanapę stąd wyrzucić, te trofea, te świeczniki, a trochę szkoda. A tutaj ta lepsza część pokoju, czyli stanowisko, nawet dwa do ważenia eliksirów, uszlachetniasz materiałów, dzięki którym mam od cholery kamienia księżycowego, chyba około 200 sztuk, wliczając jeszcze to, co sam zbieram sobie, kiedy zobaczę go, w sensie go w sensie ten kamień księżycowy poza gdzieś tym pokojem. Tutaj dwie duże doniczki ze ślazem, owoc figi abysyńskiej, kapustę mam już full, a tutaj dwie doniczki z jadowitymi tentakulami. Jest tego sporo. To jeszcze nawozu mam także sporo, a tutaj oczywiście eliksiry. Niestety żadnego z nich nie mogę zebrać, bo mam ich full. No, bynajmniej nie mogę eliksiru Wigenowego. Maksimę jedno bym sobie mógł wziąć. Tutaj gazowe same. O, eliksir niewidzialności to akurat mogę. Wigenowy i napar gazowy. Dobra, to tu walnijmy, niech się robi eliksir skupienia. I jak wrócimy, to na spokojnie jeszcze będzie się tym zająć. Tu się jeszcze bawię gdzieś tymi ozdobami wszystkimi, jak właśnie te posągi i tak dalej, jakieś obrazy, ale jeszcze nie ma tego zbyt dużo, więc póki co to jeszcze trochę poczeka. A właśnie, ale tak a propos. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Zobaczmy. O, ciemne i tajemnicze wnętrze. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Okej, niewiele się zmieniłeś, ma być szczery, no ale tak wybrałem, no to tak będzie. Dobra, lećmy ogarnąć tę całą capsakwę. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Ugh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Pufki. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of Puffskeens nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the Puffskeen, and in it'll go. Alright. Tutaj tłumaczenie jest trochę błędne. Mam wrażenie, że raczej nie wskoczy, tylko zostanie wciągnięty. Okej. Okay. Capsakwa. Zaczarowana torba, która może służyć do ratowania i przechowywania zwierząt. Dobra. Dajemy sobie tutaj zamiast Lumosa. Jakiś pufek. Tu są dwa. No, mówiłem, że go to raczej zasa, niż on tu faktycznie wskoczy. Okej. Kurde, jest tu gdzieś pufek żeński na przykład? Bo teraz chyba męskiego właśnie zgarnąłem. No, dobra. Później ogarniemy. I managed to rescue a puffskin. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeens and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskeen. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobbernaul, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Yolof! Revelio.
Ja muszę iść z buta, a on tam się tam po prostu się teleportował. Same chłopy, no, jakieś babki macie tutaj? Ziomeczki? Chyba nie bardzo. Ajajaj, szkoda. Naprawdę szkoda. O, tutaj jacyś wrogowie. Zobaczmy, któż to taki. A, po prostu wilczki. No to co? Ból. No pięknie to się teraz złożyło. Idealnie wskoczył prosto w ten ogień. Mwah. No, ale niestety to jest wada eliksiru, bo eliksir jest dobry, żeby sobie zniknąć w trakcie walki, a nie żeby właśnie tak po prostu sobie coś tutaj ogarnąć. Tak jak właśnie załatwienie jakichś wilczurów czy czegoś tam. Bo to niestety słabo się sprawdza. Siema. O. Jeszcze więcej wilczurów. Nie, to jeden, który padł bardzo, bardzo szybko. Umykacz. Siema. No jaką Pringle nie zdążyłem wykorzystać, no ale kurde, skam. Dobra, to jest całe to leży tych pająków. O nie! Nie, nie! Świetnie, nie zdążyłem. Naprawdę najbardziej irytujące są te małe pisklaki, nie? Czy tam pisklęta. Nie chce mi się poprawnie wymawiać nazwy tych małych pająków. Skoczy tak na was 20 takich, YOLO, radź sobie. Nawet nie zdążysz ogarnąć, kiedy takiego z siebie zrzucić. Dobra, bez zbędnego gadania, lećmy do tej... Golegowis... O kurde, mam tam płomień Fiu. Dobrze wiem, co to za miejsce. Odkryłem tam płomień Fiu nie tak dawno temu. Tak mi się wydaje, że to jest gdzieś tutaj. Albo mi się wydaje? Nie wiem. Ale to za snapto jak Thanos już jest. Hello, Deke. Should we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The Jobbernauls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Okej, okay, no w przypadku akurat latających, to ja bym wolał użyć bardziej Arresto Momentum. Mam wrażenie, że to będzie trochę bardziej przydatne. What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and... Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Then I shall go and rescue a Jobbernaul. Good luck. Deke will be waiting. Dobra. Siedliska zwierząt. Może to był posąg Memortka, tak teraz patrzę. No, siedliska czy takie łapki znajdziesz w różnych zakątkach świata. Magiczne zwierzęta znajdziesz ich w pobliżu.
Dobra, sobie mogę sobie zrobić sobie przyjemność i tutaj sobie wrzucę resto momentum. O, o, o. O, i... cyk! Resto momentum. Okej, to był facet. Gdzieś tu widziałem babkę chyba. O, jest. Everything's all right. Jak mogę to łapię? O, jeszcze 9 sztuk złota. Mało. I rescued a Jobinol. Deke hopes your Jobinol finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Okej, gdzieś tam. A nie, to jest ten płomień fiu, o którym myślałem. Właśnie to legowisko. Dobra, to lećmy tam. Nie ma sensu iść z buta, jak mogę się fast travelnąć. Siema, to co, ratujemy jakieś lunabale? Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a mooncalf then. Deke will be waiting for your return. Dobra. Liczyłem w sumie, że właśnie ten fast travel im przyspieszył upływ czasu, no ale... No nie można mieć wszystkiego, nie? Na szczęście to jest tylko kwestia ściemnienia sobie ekranu i załadowania sobie innej pory dnia, tak więc... Nie ma co się martwić zbytnio. I cyk, mamy ją. Professor Howard will never believe this. Now, now, I'm only trying to help. Dobra, zdążyłem, mimo tego drobnego faila. No, okej. Okay. Wracamy do smyka w takim razie. I za chwilę nabije się level jeszcze kolejny. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Dobra, lećmy w takim razie. Od razu. Sekretne miejsca, pokój życzeń. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Czyli? But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Co to, wielka szklarnia, czy jak? But what is it? Deke isn't sure.
Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. Dobra, to widzę jest to, co było, ale zobaczmy sobie na przykład naturalny, pierwotny wygląd. I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. Jak już zagadałem, żeby nie marnować czasu. Okej. Okay. Jak na razie najbardziej mi się podoba te światło księżyca, nie? What on earth? Gdzie myśmy się znaleźli? Look at this. I to jest cały czas w pokoju życzeń? Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Zarządzaj zwierzętami, Bumper. Wybierz z inwentarza zwierzę, które chcesz dodać. Zwierzęta można ratować w Highlandach. Wybierz pufka oraz lunabale, które chcesz dodać. Okej, okay, pufek. Memortki. A okej, okay, memortka mogę tylko jednego na razie. I lunabala też. Będzie animacja, jak je wypuszczam, czy... Tak, jest animacja. Jak to ma realnie działać? No ja myślałem, że otworzę i od razu wszystkie wyskoczą z tego. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Dobra. Był skrzat. Była capsakwa, to pewnie teraz czas na krosno, mam wrażenie. Tylko, że zanim będzie akcja z krosnem, to trzeba się jeszcze pobawić ze zwierzętami. Tak więc, pyk i pyk. Oj. Oh dear, Deke thinks perhaps you didn't know Deke was near. Masz mordko? Najedz się. Dobra, to póki je, to nie mogę mu dawać nic więcej. Mogę tak na odległość? Mogę, okej, okay. Czyli wystarczy, że mam go namierzonego. A, jest lunabala. Dobra, i jeszcze ty, proszę. Futro pufka jest. Futro lunabali jest. Aż 5 sztuk z jednej, wow. I pióra mamortka. I jeszcze więcej kamienia księżycowego. Wow. Ja tego aż nad to mam wrażenie. Chociaż kto wie, dobrego kamienia księżycowego nigdy za wiele. Okej, okay, raz na pół godziny mogę tak sobie ogarniać jakieś materiały z nich. Dobra. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Dobra. Zaczarowane krosno. Spalenie 1. Okej. Okay. Wyczaruj krosno. Czy ja chcę dać to tutaj, czy gdzieś indziej? A w sumie na razie może być w tym miejscu. Nie ma co. A
już sobie przygotuję Vanesco na wszelki wypadek. Czarujemy w takim razie. Magiczne krosno za 8. Dobra, to ma domyślny wymiar. Okej, tego mogę chyba więcej sobie zrobić. Niebieski, zielony. Okej, domyślnie jest takie niebieskawe. A, ale to jest takie to jest taki totalnie niebieskie, to jest taki niebieski fiolet jeszcze na górze. Ale niech będzie niebieski. W kolorach Ravenclaw. I tak, mogę tego robić więcej. Spoko. Myślę, że w każdym miejscu przydałoby się to ustawić. Zobaczmy. Krosno. Wyposażenie ma i domyślnie jedną podstawową statystykę ataku lub obrony. Magiczne materiały mogą zostać użyte na krośnie, by dodać i ulepszyć drugorzędną statystykę lub dodać do wyposażenia atrybuty. Wiele małych ulepszeń może znacząco zwiększyć siłę w walce. Nowe zwierzęta można ratować w ich siedliskach lub odblokowywać w misjach. Nowe przepisy na atrybuty można znaleźć w obozach bandytów. No już co nieco ich znalazłem. Dobra, tutaj mamy co? O, to jest lepsze, ale jeszcze nie mam poziomu. I to ma wbudowany level pierwszy kłów, a może być nawet level trzeci. Nieźle. I to jest co? To jest na twarz. Okej, no to sobie możemy ogarnąć. Zobaczmy. Ulepszenie ofensywy za 3 pióra Memortka. Okej. Co jest dalej? Pióro Memortka, futro niuchacza i ropusze brodawki. A to jest upgrade, żeby to miało lepszą jakość. Właśnie, atrybuty. Tu. Futropówka. Dobra. Zobaczmy, czy mogę coś na trzeci poziom tutaj wpakować. Futro Kuguhara. Nie mam jeszcze Kuguhara. Nawet nie wiem, gdzie mogę znaleźć Kuguhara. Czyli na razie trzeciego levela nie jestem w stanie sobie z niczego wpakować. Ale przynajmniej wiemy, kogo muszę szukać. O, ogłuszenie, spalenie, jad. O, przyspieszę napędzenie licznika starożytnej magii. To myślę mogę sobie wpakować zamiast tych kłów. No, bynajmniej dopóki nie znajdę czegoś lepszego. I dobra, tutaj już mamy wbudowany lepszy Expelliarmus. Zwiększa poziom zadany przez Petrificus. No, to na razie... A nie, czekaj, to nie jest to, co ja mam na sobie. To mam na sobie. A to jest lepsze tego, co mam teraz na sobie. Ja mam co? A, ja mam to. Dobra, to czekaj. 75, 71... to nie, ale dobra, tutaj spętanie to możemy sobie zamienić. Tylko na co? A może też na koncentrację, czemu nie? Dobra, tutaj mamy co? Zwiększa obrażenia zadane przez Mandragorę, starożytna magia. I tutaj na głowę coś o wiele lepszego. I to też możemy, to myślę, możemy ulepszyć, żeby ofensywa była lepsza. I wpakujmy tutaj jeszcze jakiś atrybut. Może znowu tę starożytną magię. Im szybciej będę to napełniał, tym lepiej dla mnie. Okej. Atrybuty ulepszone już to zostało. Teraz to jeszcze. Tu brakuje mi piórka. Tu. Futrolo na Bali. Ulepsz w takim razie. Tutaj też futro. A to już ulepszyłem. Tego jeszcze nie ulepszyłem, ale tego niestety ulepszyć nie mogę. Dobra. That came out nicely. Poczarowaliśmy. Od razu sobie załóżmy te lepsze rzeczy. Tak jeszcze w wyzwaniach coś się odblokowało. Pokój życzeń. Ratuj zwierzęta. Starożytna magia. Okej. Okay. A ja tego przypadkiem nie wpakowałem przed chwilą? Ty już tego nie mam? Czy to jest coś jeszcze innego? Tu jakieś w ogóle wyzwanie zablokowane. Nie wiem, co to jest, nie? Z wyglądu się nie potrafię domyślić, co to może być, a... Tym bardziej, czym to może być. Dobra, tutaj mamy to, co mieliśmy. Tu brakuje poziomu, ale za chwilę poziom będzie. Tutaj zamieniamy sobie na takie coś, ale oczywiście zmieniamy wygląd. Na taką fedorę, niczym Indiana Jones. To zostaje.
tutaj tu nie było nic lepszego, ale to zmieniamy sobie na takie odzienie. Ona też fajnie wygląda. Dobra. Podziałaliśmy. W inwentarzu co? A, te wszystkie składniki. Dobra, smyk, gdzie żeś się... A, tu jesteś. Tak, mandragory mam full. Ale RDS-tu ptasiego nie. Zostaw te mandragory. Zbieraj malwę i liście dyptam. Pogadajmy z krzacie. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. O właśnie, czy działa na wszystko? Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Okej, okay, no ale jak wiemy oczywiście, jeśli chodzi o lód, no to lód najczęściej wypada lepszy niż da się go kupić. Thank you for your help, Deke. Okej, okay, cały odcinek zszedł praktycznie na całe to zadanie, ale szczerze, nie jestem ani trochę zawiedziony. I bang, bang, bagarang, wszedł poziom. Więc odczajmy od razu wyzwania. Misje. Legendarna maska. Naszyjnik z kamieniem za 14 misji głównych. Ukończonych w przyszłości. Kolejny punkt talentów do rozdania. Czy ja chcę Levioso, czy ja chcę jeszcze bardziej ulepszyć eliksir Wigenowy? Albo wreszcie ulepszyć to? To jest dobre pytanie. No niech będzie to. Jeszcze nie sprawdziłem, jak działa teraz ten eliksir Wigenowy, więc nie wiem, czy to jest słabsze, czy gorsze. Dobra, nie to. Co teraz mamy za misję? A, dalej spotkać się z Sebastianem. No dobra. O, jeszcze to bym chciał załatwić. Że chcę z nią pogadać. Ona jest gdzie? Tutaj na dziedzińcu transmutacji. No dobrze. To przy okazji zrobimy na koniec na początku kolejnego odcinka, a potem ogarniemy sobie jeszcze od razu to zadanie, bo to musimy oddać, a to trzeba przyjąć. Tak więc, dobrze. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Ja się jeszcze tutaj pobawię w pokoju życzeń. I kto wie, może na kolejną wizytę będę miał dla was coś więcej do pokazania. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Dziękować. Dobra. Lecę tu, poważę eliksiry, pozbieram jeszcze więcej kamieni księżycowych, mimo iż mam ich już multum. No i kto wie, może uda się znaleźć coś jeszcze lepszego. Znaczy znaleźć. W sensie może poza nagraniem uda mi się uratować więcej zwierząt i to zwierząt, które potrafią. Znaczy potrafią, które, dzięki którym będę mógł sobie jakieś lepsze rzeczy wpakować do moich ubrań. No ale cóż, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!